Siemaszko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Openingu Kart Pokémon. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym. Zostałem poproszony o to, żeby otworzyć zakupiony booster box 151. Jeśli ktoś mnie prosi, żeby otworzyć ten oto booster box, to zrobię to. Zrobię to. I oczywiście nowa partia przyszła. Czym się charakteryzuje, to oczywiście booster box, który jest legitny. Zwykle ci, którzy podrabiają otwierane już booster boxy, to ich folia na zgrzewie jest taka bardzo mocno pogniesiona. Ale w momencie, kiedy jest jednorazowe tutaj zgrzanie, to oczywiście jest bardzo cienkie. Bardzo cienkie z obydwu stron. Także tak wygląda oryginalny booster box wysłany do dystrybucji przez Pokémon Company. Tak to wygląda, jeśli chodzi o samą dystrybucję. I oczywiście sprowadzane przeze mnie wszystkie booster boxy właśnie tak wyglądają. W tym booster boxie, no, możemy spodziewać się wszystkiego. Wiemy tylko jedną rzecz, że potrzebujemy Charizarda, a jeszcze bardziej Pikachu Master Ball. No i oczywiście jego samego będziemy tutaj szukać w tej chwili. Otwarcie pierwsze. Już poprzemieszane, bo jednak troszkę, wiecie, jak się turla, mogą się poprzemieszczać. Pierwsze, w ogóle możemy wyciągnąć je wszystkie. O, w ten sposób wyciągamy. Coś już widzę, jakieś, o, nie przerzuciłem, ale jest pierwszy EX. I tutaj jest Pokeball. To jest Pokeball zwykły, nie, widzicie. To jest zwykły Pokeball. Wyciągamy, zaraz szukamy, co to jest. Przekładki, możemy. Raz to bodajże chyba dwie było. Chociaż, kurde, już nie pamiętam dokładnie. Serio, już nie pamiętam w tej chwili, jak to wyglądało z tym. Przekładka, dwie? Chyba dwie. Mamy holo Pokeballa Sila. I później mamy Gyaradosa Holo. Tutaj ten powinien być szybszy, jeśli chodzi o opening. Bo tutaj, jakby nie patrzeć, już macie świadomość tego, jak wygląda sam opening. Chyba przerzuciłem 3, a powinienem odwrotnie, właśnie. Dobra, mamy tutaj Kangaskana. To za chwilę tutaj pozmieniam. To zostało. Mamy Omanyte'a, czy to nie jest Omanyte, tylko to jest oczywiście pod ewolucję Omanyte'a. To jest zwykły Pokeball. Tak, zwykły Pokeball, widzicie. W ogóle jestem mega zdziwiony w ogóle, że z tego zestawu mamy tak naprawdę najrzadszą kartą jest Pikachu Master Ball. Sądziłem, że tak naprawdę ludzie docenią to, że Kadabra wraca po 25 latach, ale formalnie ona nawet nie ma wydźwięku. Serio. Ona wróciła do tutaj do rozgrywki, ale formalnie ona przestała istnieć dla wielu graczy w ogóle już od dawno temu. Tyle, że formalnie ona jest. Dwie. I nic więcej. Charmeleon. W ogóle Charmeleon mega fajnie wygląda. Cubone. Mamy Dragonaira. Dragonair, jeśli chodzi o tej grafikę. I finalną będzie Arbok. Sorry, Arbok EX. Dragonair jest tym rzadszym oczywiście. Ale sam oczywiście EX jak najbardiej też warto do foliki schować. Na razie nie trafiliśmy na Master Balla. Ciekawe to naprawdę, jaki będzie Master Ball z tego booster boxa. Jestem mega ciekaw. Dwie. Przekładka. Poliwraf. Tutaj jest Firo, PJ, Pikachu, nie w tej pozycji. Przeostatnia karta, mamy zwykły Pokeball Sandshrew i mamy Mewtwo Holo. Mewtwo Master Ball też jest drogie. Tak dla waszej ciekawości, żeby was tutaj zadowolić, jeśli chodzi o wiedzę. Raz, dwa, Kabuto, Kingler, Doduo, Magikarp, Magmar. Mamy tutaj Pokeball, Pidgeot i mamy Nidokinga. Oj, tu coś dotykałem. Coś może być ciekawego. Oj. Przekładka. Butterfree, Monkey, Venonat, Abra. Jest Pokeball, Monkey. Nie, Electrode. Tak jakoś mi się przewidziało. Tutaj, czy to jest cięższe? Nie powiedziałbym nawet. Ale tak ja miałem wrażenie, że jest cięższy tutaj w rękach tylko. Ten booster. Zaraz się okaże, ile miałem tak naprawdę w rękach wyczucia. Ivysaur, Staryu, Diglett, Charmander. O, gdyby to był Master Ball, to byłoby piękne. Ale jest tutaj zwykły Pokeball. No i też miałem niefarta, jeśli chodzi o rękę. Tylko miałem wątpliwości. Ale, no, skończyło się na tym, że nie. Przewidziałem tego, co będzie w boosterze. Kolejny booster, sprawnie mi to idzie już w tej chwili. Raz, dwa.
Sand Slash. Ten The Cruel bardzo pięknie wygląda w ogóle, tak jakby Mew, ten do filmu co był dodawany bodajże. Ten taki Ancient Mew, przynajmniej tak wygląda, przynajmniej dla mnie. Venonat, Rhyhorn, Zubat, ja mam Zubata. Wow, Omanajcik w altarcie. Omanajcik i finalną jest Ditto. Kolejny boosterek, sprawdzamy. Raz, dwa, dwie, już miałem powiedzieć trzy. Ale zakończyliśmy w porę. Sandshrew Eevee. Mamy Charmeleona i to jest Pokeball. Charmeleon Pokeball. I mamy Alakazama w Yeksie. Kolejny. Raz, dwa. Snorlax. Tutaj mamy w Huntera. Nidoran. Drowsy. Diglett. Mamy Pokeball Squirtla. Właśnie takie karty, które... A fajnie by było mieć właśnie w Master Ballu, no to tutaj mijają się z tutaj swoim przeznaczeniem. I otrzymujemy Pokeballa Squirtla. I... Uuu, ale siadło! Mamy tutaj drop full arcik, ale nie alt arcik, ale jest tutaj drop chyba ten finalny. Formalnie to powinien być ten finalny. Ale jest. Mamy full arcik supportera. No i oczywiście tutaj zamian za to. To oczywiście za chwilę będziemy mogli wsadzić w top loader, ale jakościowo powiedziałbym, że jak najbardziej tutaj wszystkie ramy są zachowane, aczkolwiek tak w oczach mi się troszeczkę mieni, że jednak tutaj z lewej strony jest większe wcięcie, ale to jest pierwsza w ogóle japońska karta, która by mi tutaj troszkę wadziła, jeśli chodzi o centering, ale to są tylko moje oczy. Piękna karta. To na to polowaliśmy, oczywiście ona jest nie invention, tylko w każdym razie jakoś tak się nazywa, nie konkretnie postać, tylko ona się nazywa tam coś tam invention, czy coś tam desen, nie? Ale i tak większy drop podejrzeń, jeżeli moje, które miałem z 1.5.1. Ja miałem wszystkie słabe. Golduck, o właśnie, Kadabra. Gdzie jest Master Ball? Venonat w Pokeballu. I tutaj mamy Vileplume'a. I wiele osób oczywiście też kolekcjonuje cały zestaw tych Pokemonów z tego zestawu w Reverse'ach, czyli w Pokeballach. No i oczywiście ja jestem wśród tych osób, także mam kilka powtórek, z miłą chęcią bym się wymienił, ale oczywiście no nie mam na powtórek, tylko za inne karty bym się wymienił, właśnie za powtórki wasze. Raz, dwa, także Reverse'y ja zbieram, no Master Ball'em nie stać. Tyle bym powiedział. Muk. Mamy Pokeball Starmie. Pokeball Starmie. I mamy Gravelera. Sorry, nie, to Golema. To jest Golem. Ostatnie kilka boosterów. Gdzieś tam musi się ukrywać. Ciekawe tak naprawdę, czy będzie krzyk, czy też nie. Chociaż tak naprawdę ja się cieszę tylko głównie ze swoich. Jak widzieliście tak naprawdę ten drop, to jakoś tak niespecjalnie nie ruszyło, bo nie było moje, nie? Także jakoś tak inaczej jakby reaguję na czyjeś dropy, chyba że to było, nie wiem, odbierałbym First Edition Base Seta, nie? To jest co innego. Arcanine, Shellder, Jigglypuff. Mamy Pokeball, Ductrio. Nie wiem, ja bym nie zazdrościł komuś, gdyby wpadł Master Ball Ductrio. Ale jest Pokeball. I mamy Chansey, ale ona ładna jest. Ale ona ładna jest, nawet nie widziałem, bo nigdy nie trafiłem tej karty. Nie trafiłem nigdy Chansey ze swojego zestawu. Nie widziałem formalnie, tak nawet się przeglądałem tam boostery, czy w ogóle dropy z tego, ale to jest zwykłe holo, więc nie powiedziałbym, że to jest coś, co za czym bym tutaj dążył, żeby zdobyć. Slowbro, Rapidash, Bulbasaur, Tentacool, Whipping Bill. Wow! I wpadł Charmeleon! Mamy Charmeleona i Marowaka na koniec. Charmeleon, jedna z droższych kart. Jedna z droższych kart. Bardzo ładny drop. Bardzo ładny drop z tego booster boxa. Piękny wręcz. Mamy piękne w ogóle karty. Tylko, że to Charmeleon, no, Master. Jeszcze Master Ball został. Jeszcze Master Ball. Także chyba się zwróci temu właśnie tej osobie, która kupiła ode mnie ten booster box. A formalnie tego, no, booster boxa, to właśnie zwróci, chyba mu się formalnie już chyba powinno zwrócić po tych dwóch kartach. Jeszcze Master Balla, zobaczymy co będzie. I mamy Muka. Czekajcie. Nie, to jest zwykły Pokeball jeszcze. Zwykły Pokeball, Muk. Nie, sorry, Grimer to jest. I Flareon. Tyk. Raz, dwa. Ale Charmeleona, no Charizarda trafić to jest coś. Zaraz zobaczymy co dalej będzie. Gdzie ten Master Ball się ukrywa? Tutaj mamy, jest Master Balla. Master Ball Cloyster.
Master Ball Croyster. Taka ciekawostka dla was. Master Balla nie da się wydropić, w sensie wyważyć, bo on waży tyle, co po prostu drop. Także Master Balla mamy. No to są wszystkie dropy. Tutaj powinny być już jeszcze chyba... Nie, mamy wszystkie EX-y, więc formalnie chyba tutaj będą tylko same holo. Mogę się mylić, ale spodziewam się, że być może jeden EX, ale same holo powinny być. Nie więcej. Mógł... to jest nie Venona, tylko Venomoth, Squirtle, czy Cleffa, sorry, Cliffery. Mamy tutaj Pokebola Weedla. I mamy, o, Moltresik, dwa boostery. Na chwilę was to powiem, świetny drop. Na pewno lepszy od mojego. Zdecydowanie lepszy od mojego 1.5.1. Charizard już teraz nie wpadnie. Mamy Sandslash Pokeball i sorry, Vaporeon. Vaporeon, ten nie czuję, żeby był ten cięższy w jakikolwiek sposób. Tym bardziej, że jak był Charmeleon, to powinien wyczuć, że jest cięższy, ale nie wyczułem. Nie wyczułem. I zaraz się okaże, to i mówię, zwykle nawet EX-a chyba nie, wszystkie EX-y, które miały wpaść, to już wpadły. Tak się spodziewam. I mamy Persiana. I no i mówiłem, przecież ja po prostu jakoś liczyłem w głowie, że to już dropów nie będzie. Tak wygląda opening tego zestawu. Także widzieliście oficjalnie, że dropy mamy piękne. To nie jest Ambition na pewno. To jest coś, Invitation, to jest chyba Invitation. Ale mamy dwie karty. Drobiak ulał, no lepiej nie widzę. W każdym razie to było tyle, jeśli chodzi o opening. Dziękuję za uwagę, za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję. I oczywiście, jeśli macie tutaj chęci, żeby oczywiście kupić ode mnie booster boxa i żebym go otworzył, zachęcam. Polecam się, na przyszłość. Tyle ode mnie i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej!